Witaj, jestem Marta Perchała-Zarzycka, jestem autorką książek, część z nich w Dziszczu i szkoleniowcem. I dzisiaj chciałam z Tobą poruszyć kolejny temat związany z osiąganiem celów. Tym tematem jest to, że często ludzie, kiedy napotykają trudności, po prostu rezygnują z dalszych działań. Jest to bardzo poważny błąd. Mi się to kojarzy z takim widoczkiem, który kiedyś widziałam. Był sobie rysunek, pan jest pod ziemią, kopie, bo tam chce znaleźć skarb, no ale w końcu rezygnuje, kiedy tyle miał tylko do kopania się do tego skarbu. Po prostu zrezygnował i stracił tak olbrzymi skarb. I tym skarbem są Twoje spełnione marzenia i realizacja Twoich celów. Jeżeli Ty rezygnujesz w trakcie, bo zmęczyłeś się, bo nie masz motywacji, bo nie chcesz przeznaczać na to czasu, czy bo pojawiła się jakaś trudność, no to jak będzie wyglądało Twoje życie, samopoczucie i Twój rozwój, jeżeli Ty tak będziesz postępował przez kolejne lata? Uwierz mi, nie jest tak, że Ty się zmienisz w przyszłości, kiedyś, jak będziesz miał czas, jak się spełnią pewne nie wiadomo jakie warunki wymyślone przez Ciebie, jak przyjdziesz na emeryturę. Nie! Ta postawa będzie się pogłębiała, więc to, jak będzie wyglądało Twoje życie, Twoja przyszłość, Twój rozwój, Twoje marzenia, ich spełnienie i realizacja Twoich celów zależy od tego, co zrobisz dzisiaj. Więc dzisiaj postanów, że będziesz działać pomimo trudności. Jest to bardzo ważne. Jeżeli Ty się poddajesz, to niczego w życiu nie osiągniesz. Tutaj akurat przychodzi mi na myśl Trump, Donald Trump. Czytałam jego książkę Nigdy się nie poddawaj. Miała mniej więcej taki tytuł. Jest też dostępna w języku polskim. I tam Trump dzielił się z różnymi swoimi projektami i olbrzymimi wielkimi problemami, które napotkał na drodze realizacji tych celów. Te problemy wydawały się po prostu nawet dla mnie ogromne, chociaż z natury uważam, że problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Jestem pełna podziwu dla tego człowieka, jeżeli chodzi o podejście do realizacji celów. Między innymi na przykład była tam taka sytuacja, gdzie chciał drugi najwyższy budynek wybudować, ponieważ nie chciał tego najwyższego, żeby nie był to cel ludzi, którzy wyznają pewną religię w sposób ortodoksyjny. Tyle, że brakowało mu praw powietrznych czy czegoś w tym rodzaju. I te prawa miał człowiek, który mieszkał w pobliżu tego miejsca, gdzie on to budował. I przez chyba 10 lat, jeżeli dobrze pamiętam, znaczy przez ileś tam lat, Donald Trump codziennie do niego dzwonił, pisał z prośbą o tym, żeby on udostępnił mu te prawa powietrzne. Bo gdyby ich nie udostępnił, to on nie może dalej tego budynku budować wzwyż. No i w końcu ten pan po prostu stwierdził, że chyba mam dość tego Donalda Trumpa, a niech mu będzie. Chyba po 10 latach, czy po iluś tam latach, muszę to sobie sprawdzić dokładniej. Taka cierpliwość, taka wytrwałość, takie myślenie perspektywistyczne, to jest po prostu niesamowite. Była też taka sytuacja, że Trump był w olbrzymich długach, miliard dolarów długu. Był najbardziej zadłużoną osobą na świecie. Wyobrażasz to sobie? Większość ludzi popełnia samobójstwa przy znacznie mniejszych długach. On był najbardziej zadłużoną osobą na świecie. I nikt nie chciał już z nim współpracować. To był ten problem, więc dużo trudniej było znaleźć jakieś rozwiązanie, bo wszędzie media trąbiły, że on już jest skończony, on już jest bankrutem, nic już z niego nie będzie, więc wszyscy go omijali szerokim łukiem. No i co on zrobił? Czy on popełnił samobójstwo? Czy on, nie wiem, wpadł w alkoholizm, depresję, cokolwiek? Nie, on się zamknął w swoim gabinecie, zaczął myśleć nad rozwiązaniami problemu i wyszedł z tego gabinetu już z nowymi pomysłami. Wtedy, kiedy tak naprawdę ja sobie nawet nie wyobrażam tak olbrzymiej siły woli, kiedy cały świat, dosłownie, cały świat jest przeciwko tobie, cały świat w ciebie nie wierzy i twierdzi, że jesteś już nikim, nic nie osiągniesz, jesteś bankrutem, jesteś skończony, a on był zdolny po prostu do tego, żeby dalej działać. Ja tu lubię też powtarzać słowa Churchilla: nie poddawaj się. Nigdy, 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 nigdy. Tak więc to jest właśnie kolejna rzecz, która Ci pomoże w realizacji Twoich celów, osiąganiu Twoich celów. To jest nie poddawanie się pomimo trudności. Trudność czy problem to nie jest coś,
co może stanowić wymówkę do tego, żeby nie osiągać jakiegoś celu, nie dążyć do niego. To jest po prostu coś normalnego, co się pojawia na drodze każdego rozwijającego się człowieka. To jest problem, który należy rozwiązać. I rozwiązanie tego problemu wiele cię może nauczyć, ponieważ to nie będzie jedyny problem na tej ścieżce. Będą kolejne problemy, a dzięki rozwiązaniu tego problemu uzyskasz wiedzę i doświadczenie z zakresu rozwiązywania podobnych problemów, jak również będziesz się mógł podzielić tym z innymi, stanowiąc dla nich jakby pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Tak więc, jeżeli ty się poddajesz, bo pojawiła się trudność, to siebie ograbiasz z możliwości, które mógłbyś osiągnąć, jak i innych ludzi ograbiasz z tego, że mógłbyś się podzielić z nimi tym sposobem na rozwiązywanie celów. Tak więc pamiętaj, to, że ty osiągasz cele, to nie jest tylko dla ciebie, to jest dla wszystkich innych, których możesz zainspirować, którym możesz pomóc, którym możesz pokazać, że się da. To jest też odpowiedzialność za wszystkich ludzi, którzy mogliby się o tym dowiedzieć. A teraz w dobie internetu cały świat może się o tym dowiedzieć. Tak więc realizuj swoje cele, osiągaj je, dąż do nich. Trudność, pamiętaj, to nie jest wymówka, żeby do celów nie dążyć. To jest po prostu coś, co trzeba, coś normalnego, co trzeba rozwiązać i tyle. Osiągaj swoje cele, dziel się tym, zasubskrybuj, polajkuj, kliknij dzwoneczek, udostępnij dalej i tak dalej. Wiem, że ludzi to denerwuje, no ale niestety, no, jak chcemy, żeby nasze treści, które uważamy za cenne, docierały do większej ilości ludzi, to musimy w ten sposób postępować. W związku z tym mam nadzieję, że to rozumiesz i uwzględnisz. Zapraszam cię też na moje strony internetowe, blogi, na moją platformę e-learning, gdzie też znajdziesz ciekawe kursy darmowe. Linki do tego wszystkiego znajdziesz pod tym filmikiem. Żyj mądrze i zdrowo. Pozdrawiam.